Niemal 500-stronnicowa publikacja wydana przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych nad Czarną Hańczą robi wrażenie. Księga 300-lecia Suwałk powstała dzięki wieloosobowemu zespołowi autorów pracujących pod kierunkiem profesora Adama Czesława Dobrońskiego. Zbiór tekstów wiodących czytelnika przez dzieje naszej ziemi to niewątpliwie interesująca lektura, która zaskakuje jakością w każdym wymiarze. Prace nad księgą trwały, jak podaje profesor Dobroński, około półtora roku. Księgę otwiera słowo wstępne autorstwa prezydenta miasta Czesława Rankiewicza, który dzieli się z czytelnikami taką refleksją. Wysiłkiem wielu pokoleń Suwałczan dotarliśmy do punktu, kiedy możemy stwierdzić, że dzisiejsze Suwałki to nowoczesne i europejskie miasto o olbrzymim potencjale. Miasto z pogodnymi, serdecznymi ludźmi, tworzące dobry klimat i warunki do pracy, życia oraz wypoczynku. Jesteśmy przekonani, że nie tylko współcześni Suwałczanie, ale też i nasi przodkowie byliby z dzisiejszych Suwałk bardzo dumni. Podzielona na 8 części publikacja uzupełniona jest niezliczoną ilością zdjęć, szkiców, archiwaliów i reprodukcji. Zobaczycie na nich miasto, którego urody i wyjątkowości czasem w codziennym biegu zdarza się nam nie dostrzegać. Ta wielowątkowa, zamknięta w jednej księdze historia naszej małej ojczyzny nie pozostawia jednak złudzeń. Jak pisze Henryk Kudela, koordynator wydania, opowieść o naszym mieście jest niezwykle barwna i spontaniczna, bo takie są i zawsze były Suwałki. I zachęca. Wyruszmy na wycieczkę przez 300 lat, bo naprawdę warto, a na mecie będzie wiadomo, z czego jesteśmy dumni.